Oh,
Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie poświęconym stanom zapalnym, a w zasadzie diecie przeciwzapalnej. Nazywam się Elżbieta, prowadzę tutaj live'y na stronie mantra.pl od jakiegoś czasu i temat, który dzisiaj będziemy omawiać, jest to temat, który dotyczy naprawdę bardzo ogromnej rzeszy ludzi. Pomimo tego, że nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że w środku, w jego organizmie często toczy się przewlekły stan zapalny, który toczy się nawet latami, miesiącami i nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, że jest coś takiego, albo nawet jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy jakieś zapalenie w ciele, to nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Także na dzisiejszym live'ie będę właśnie na ten temat mówić. Ja poproszę Was tylko, dajcie mi znać, bo widzę, że tutaj jest troszkę osób, dajcie mi znać, czy wszystko dobrze, czy mnie słychać, czy mnie widać, żebyśmy wiedzieli, że się rozumiemy, słyszymy i komunikujemy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę napiszcie je tutaj w komentarzach i na koniec postaram się na te pytania odpowiedzieć, dobrze? Także witam bardzo serdecznie tutaj Daria, widzę nas odwiedziła. Fajnie, Daria pisze, że słychać i widać, także mam nadzieję, że jest wszystko dobrze na naszych łączach. Moi drodzy, dieta przeciwzapalna. Dieta, która tak naprawdę w dzisiejszych czasach powinna nam towarzyszyć często, albo przynajmniej jakiś okres w ciągu roku powinniśmy przeznaczyć właśnie na stosowanie diety przeciwzapalnej. Dlaczego? Dlatego, że jedzenie, które mamy dzisiaj dostępne do odżywiania naszego organizmu, jest to jedzenie, generalnie mówiąc, prozapalne. Powoduje bardzo dużo stanów zapalnych. Ogromna ilość pestycydów, herbicydów, środków ochrony roślin, środków owadobójczych, na przykład, która jest dodawana do roślin, albo na przykład różnego rodzaju chemikalia, które są dodawane do mięsa, powodują, że tak naprawdę ludzie spożywają ogromne ilości chemii, nie zdając sobie z tego do końca sprawy, a właśnie ta chemia powoduje w ciele różnego rodzaju stany zapalne w różnych naszych organach. Więc dieta przeciwzapalna jak najbardziej jest dla każdego, dlatego że każdy gdzieś tam ma jakieś swoje dolegliwości w ciele i warto się ich pozbyć, ponieważ jeśli takie stany zapalne trwają długo, to mogą doprowadzić do groźnych chorób, będziemy dzisiaj o tym mówić, a nawet do chorób nowotworowych. Także tutaj jest to niezwykle ważny temat. Moi drodzy, co to jest stan zapalny? Stan zapalny to jest reakcja organizmu, obronna reakcja organizmu na jakiś rodzaj niszczenia tkanki w organizmie. Może to być na przykład przez uderzenie, może to być na przykład przez infekcję jakiegoś typu, na przykład jeśli w ciele mamy jakąś infekcję wirusową, czy bakteryjną, czy grzybiczą, to organizm wtedy produkuje bardzo dużą ilość takich białek, które nazywają się prostaglandyny, i te białka wysyłane są w miejsce, które organizm chce uratować. Można powiedzieć. I tak powstaje właśnie stan zapalny. Jest to obronna reakcja organizmu na jakiegoś rodzaju atak, na narząd czy na jakieś konkretne miejsce w organizmie. I jak się objawia stan zapalny? No każdy z nas wie. Powstaje najczęściej zaczerwienienie w miejscu zapalenia. Czasami jest obrzęk, czasami dostajemy wysokiej temperatury, a czasami boli to miejsce nawet dłuższy czas. Także tak właśnie powstają stany zapalne. I tutaj bardzo dużo opracowań naukowych wskazuje na to, że takim pierwotnym źródłem czy początkiem stanów zapalnych w różnych naszych narządach, organach, bardzo często są infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze. I o tym dzisiaj również będziemy mówić. One jakby rozpoczynają jakiś stan zapalny, i jeżeli nie wyleczymy na przykład jakiejś bakterii w ciele czy jakiegoś wirusa, to może to doprowadzić do tego, że ten stan zapalny przejdzie w stan chroniczny zapalny. Także taki stan chroniczny trwa często latami i miesiącami. Także miejsca częstych stanów zapalnych. W których miejscach w ciele najczęściej one się pojawiają? Na przykład niedoleczone zatoki.
Niedoleczone zatoki, czyli wtedy, kiedy mamy na przykład zatkany nos, cały czas gdzieś nam z tego nosa wydzieliny jakieś się pokazują, bolą nas zatoki, tak, boli nas głowa, spływa nam po gardle. To wszystko są pewnego rodzaju objawy, które świadczą o tym, że mamy cały czas stan zapalny. Przyczyną takich stanów zapalnych najczęściej są bakterie poprzeziębieniowe, te, które zostały gdzieś tam w wyniku jakiejś infekcji przeziębieniowej. Zazwyczaj są to różnego rodzaju gronkowce, na przykład gronkowiec złocisty, gronkowiec skórny, bakteria Neisseria, czy na przykład paciorkowce, paciorkowiec hemolityczny, paciorkowiec ropny, zieleniejący, czy jakieś grzyby nawet, typu na przykład kandida czy kropidlak, to są grzyby, które mogą atakować właśnie zatoki i powodują przewlekłe stany zapalne w naszych zatokach. Więc z zatokami często walczymy miesiącami, latami i tak naprawdę to ciężko jest wyleczyć zatoki. Tak naprawdę bardzo długo utrzymują się te stany zapalne, dlatego że nawet jeżeli przyjmujemy jakieś antybiotyki, to bardzo często jest tak, że właśnie antybiotyk nie działa na bakterie typu gronkowce, paciorkowce, najczęstsze bakterie występujące w zatokach. One są oporne na antybiotyki, więc co się dzieje? Mamy notoryczny, chroniczny stan zapalny. Przychodzi jesień, przychodzi zima, nawracają nam zatoki ponownie, tak? Więc to są właśnie takie sytuacje, gdzie nie możemy sobie z tym poradzić. Wtedy stosujemy najczęściej jakieś płukanki, na przykład sól z wodą, czy jakieś inne dodatki jeszcze dodajemy do takiej płukanki do nosa, no i wtedy radzimy sobie jakoś z tym tematem, chociaż nie zawsze skutecznie. Innym miejscem, gdzie wywoływane są stany zapalne, jest na przykład jama ustna. Są to różnego rodzaju zapalenia dziąseł, które objawiają się na przykład krwawieniem, zapalenie korzeni zębów, próchnica jest również jednym wielkim przewlekłym stanem zapalnym. No i tutaj również mamy podłoże bardzo często bakteryjne. Również znane są takie bakterie, jak na przykład Corynebacterium xerosis, Micrococcus luteus, czy Haemophilus influenzae, czy na przykład gronkowce, paciorkowce również, a także grzyb Candida albicans, który wywołuje na przykład afty w jamie ustnej, i one powodują właśnie przewlekłe stany zapalne. Czyli znowu podłożem mogą być grzyby, mogą być bakterie, a jeżeli mamy na przykład regularne opryszczki na ustach, no to wtedy atakuje nas wirus herpes simplex 1, jest to wirus opryszczki wargowej. Bardzo ciężki wirus do zwalczenia, no ale można z nim sobie też poradzić. Także kolejne miejsce, gdzie pojawiają się bardzo silne stany zapalne, które ciężko usunąć z ciała, to są stawy i różnego rodzaju zapalenia stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, czy w ogóle zapalenie stawów, również jest często wywoływane przez bakterie. Jedną z najbardziej znanych bakterii, która atakuje nasze stawy, jest na przykład borelioza, Borrelia burgdorferi, czy na przykład koinfekcje boreliozy, bakterie, które jej towarzyszą, czyli na przykład brucella, czy yersinia, czy mykoplazma, czy chlamydia. To są wszystko bakterie, które mogą zaatakować nasze stawy. W wyniku infekcji stawowej bardzo często dochodzi do takiego obsuszania stawów, czyli zaburzona jest produkcja mazi stawowej. Te stawy zaczynają skrzypieć, krótko mówiąc, tak? No a w wyniku właśnie braku mazidła w stawach następuje tarcie i powstają różnego rodzaju zwyrodnienia, które dają później różnego rodzaju dolegliwości bólowe. Także zobaczcie, i taki stan zapalny, na przykład w stawach, to jest coś, co niezwykle trudno jest wyleczyć. Ludzie zazwyczaj, jak chorują na stawy, to zauważcie, że chorują całymi tygodniami, miesiącami, a nawet latami, dlatego że jest to infekcja niezwykle trudna do zwalczenia. No i stan zapalny, który roznosi się praktycznie po wszystkich stawach z biegiem czasu. Także
Jeżeli chcemy zlikwidować stany zapalne w stawach, moim zdaniem skromnym, powinniśmy zbadać się na obecność tego typu bakterii, które wymieniłam, ponieważ bez usunięcia przyczyny stanu zapalnego, czyli w tym przypadku na przykład boreliozy, uważam, że nie jesteśmy w stanie zlikwidować stanu zapalnego w naszych stawach, dlatego że przyczyna no jest i bez usunięcia tej przyczyny nie ma możliwości, żeby ten stan zapalny zniknął. Także tutaj na zwyrodnienia stawów ludzie często stosują na przykład taki preparat DMSO. Jest to preparat zawierający siarkę. Siarka jest generalnie mówiąc przeciwzapalna, ale też bardzo często używana jest przez organizm do produkcji mazi stawowej. Także właśnie DMSO jest jednym z takich fajniejszych produktów, który jest używany na stawy. Można go kupić na przykład w żelu w aptece do smarowania stawów, można kupić go w kapsułkach, a niektórzy kupują go po prostu w sklepie chemicznym, bo wychodzi wtedy najtaniej, rozcieńczają z wodą i też stosują do smarowania na skórę w miejscach obrzęku, w miejscach bólu. Teraz dalej. Gdzie jeszcze indukują się w naszym organizmie stany zapalne? No, na przykład jest to tkanka tłuszczowa na brzuchu. Generalnie, jeżeli na brzuchu pojawia się tkanka tłuszczowa, to jest ona dowodem na to, że w ciele toczą się różnego rodzaju stany zapalne. Na przykład może to doprowadzić do insulinooporności, czyli insulinooporność to jest coś troszeczkę innego niż cukrzyca, chociaż bardzo podobne w objawach schorzenie. Insulinooporność polega na tym, że nasze komórki nie są w stanie przyswoić czy połączyć się z insuliną, która transportuje glukozę do naszych komórek. Receptory na błonie komórkowej komórek są po prostu zamknięte, nie otwierają się, nie reagują, nie są uwrażliwione na insulinę. I wtedy, kiedy jest taka sytuacja, to bardzo dużo insuliny mamy w krwi i bardzo dużo glukozy mamy w krwi. I wtedy ten stan indukuje zapalenie. W wyniku takiego zapalenia najczęściej dochodzi do ataku na wątrobę, bo wątroba z tym zapaleniem musi sobie pojawić, musi sobie poradzić i objawem, jaki mamy w wyniku insulinooporności dotyczącym właśnie wątroby, jest otłuszczenie wątroby. I stąd pojawia się właśnie na brzuchu tkanka tłuszczowa. Mówi się, że właśnie ta tkanka jest typową tkanką prozapalną. Jest to objaw po prostu chronicznego zapalenia. Co jeszcze? Na przykład stres indukuje stany zapalne w organizmie. W czasie stresu wydziela się duża ilość kortyzolu. Kortyzol generalnie jest hormonem, który powoduje zapalenia w naszym ciele. Także tutaj na przykład często, nie wiem czy zauważyliście, że jak na przykład ktoś prowadzi albo zajmuje jakieś kierownicze stanowisko, to kiedy idzie na badania pracownicze, takie okresowe badania, to kierownicy muszą zrobić badanie w kierunku poziomu cholesterolu. Dlaczego? Dlatego, że stres powoduje powstawanie cholesterolu i nadmiar kortyzolu, który jest wydzielany przy stresie, również powoduje wydzielanie cholesterolu. I wtedy bada się taką osobę na ilość cholesterolu, bo ten ktoś jest na stanowisku na przykład dyrektora czy kierownika, zarządza innymi, ma dużo stresu, więc jest prawdopodobieństwo, że będzie miał podniesiony cholesterol. A podniesiony cholesterol to jest nic innego jak właśnie stan zapalny w naszych naczyniach. I tutaj powiem o takiej rzeczy bardzo ciekawej, o której niewiele osób mówi, bo generalnie leczenie cholesterolu opiera się na przyjmowaniu różnego rodzaju statyn, które mają za zadanie obniżyć poziom cholesterolu. Ale ten cholesterol to wcale nie jest zła rzecz w naszym ciele. Nasze ciało jest mądre i wytwarza cholesterol właśnie wtedy, kiedy w naczyniach pojawiają się stany zapalne. Generalnie jest tak, że kiedy naczynia są kruche
i zaczynają gdzieś tam pękać, stają się przepuszczalne, to organizm produkuje cholesterol jak taką plastelinę, która ma za zadanie pozalepiać te dziury w kruchych naczyniach krwionośnych. Także to jest taki ratunek naszego organizmu. Ale my, kiedy obniżamy ten cholesterol, ale nic nie robimy z tym, żeby uelastycznić nasze naczynia, no to mamy wtedy problem, bo mamy po prostu dalej chore naczynia. Taki organizm produkuje jeszcze więcej tego cholesterolu. Odstawiamy statyny i nagle okazuje się, że organizm szaleje, wytwarza taką ilość cholesterolu, żeby jak najszybciej uzupełnić te niedobory w naszych naczyniach, te pęknięcia, te kruche naczynia, tak żeby je pozalepiać, żeby po prostu no, ta krew mogła swobodnie przepływać. Tak? Więc to jest takie błędne koło. Tutaj jedną z takich ciekawostek jest to, że kruche naczynia powstają wtedy, kiedy mamy na przykład niedobór krzemu w organizmie. Krzem to jest pierwiastek życia, mówi się, prawda? I teraz, jeżeli mamy niedobór krzemu, to naczynia stają się twarde, kruche i zaczynają pękać. I wtedy właśnie organizm wydziela dużą ilość cholesterolu. Czyli nie powinno się tutaj za bardzo obniżać, skupić może, skupić uwagi na obniżaniu poziomu cholesterolu, ale raczej na tym, żeby na przykład stosować jakieś preparaty z krzemem, na przykład ziemia okrzemkowa, na przykład enterożel, żel krzemionkowy, albo pijemy jakieś zioła typu na przykład skrzyp czy pokrzywa, które zawierają dużą ilość krzemu, po to, żeby dostarczyć krzem do organizmu, żeby nie był wydzielany cholesterol, tak? Więc tutaj musi być to od podstaw zrobione dobrze i wtedy jest tak, że ten stan zapalny samoistnie znika, a kiedy znika stan zapalny w naszych żyłach, no wtedy nie jest wydzielany cholesterol, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby taką rzecz wiedzieć, dlatego że dużo ludzi dzisiaj ma problem z cholesterolem, no i niestety tutaj na to jakiegoś takiego aż bardzo skutecznego leczenia nie ma, dlatego że leczymy obniżanie cholesterolu, a nie nasze naczynia. Okej. Stan zapalny bardzo często podnosi również ciśnienie krwi, szczególnie stan zapalny w naszych nerkach. Nerki są jednym z tych narządów, który reguluje ciśnienie krwi, więc jak tam na przykład mamy jakąś infekcję, na przykład pojawia się bakteria Escherichia coli, czy ureaplazma, czy chlamydia trachomatis, czy rzęsistek, czy jakaś drożdżyca, to to wszystko może powodować podniesienie ciśnienia krwi, ponieważ no, nerki odpowiadają za prawidłowe ciśnienie krwi między innymi. Także to jest również związane ze stanem zapalnym w nerkach. Teraz dalej, co jeszcze indukuje stan zapalny w naszym ciele? Na przykład ksenobiotyki. Ksenobiotyki to jest taka ogólna nazwa dla wszystkich chemicznych dodatków, które możemy mieć w naszej żywności. Czyli wszystkie te na przykład pestycydy, herbicydy, środki ochrony roślin, owadobójcze środki, czy na przykład jakieś toksyny pleśni z owoców, czy na przykład jakieś produkty powstające w wyniku stosowania wysokich temperatur przy smażeniu, przy grillowaniu. To wszystko powoduje stany zapalne, jak również bisfenol, który znajduje się w plastikowych butelkach, w których pijemy często wodę, z których pijemy wodę. I bisfenol również jest zaliczany do ksenobiotyków, czyli do substancji produkujących czy indukujących stan zapalny w naszym ciele. Dobrze, i teraz tak, co przeciwdziała właśnie tym ksenobiotykom? Bardzo dobrą metodą, żeby obniżyć poziom ksenobiotyków, czy w zasadzie może przeciwdziałać stanom zapalnym wywoływanym przez ksenobiotyki, są polifenole. Polifenole to są substancje pochodzące z warzyw, pochodzące z owoców, które mają za zadanie, to są antyutleniacze, prawda? Czyli one zabijają wolne rodniki w naszym ciele, zmniejszają ilość tych wolnych rodników, no i również dzięki temu chronią nas przed nowotworami.
Także tutaj polifenole, ja jeszcze będę o tym później mówić, gdzie te polifenole są i jak możemy z nich skorzystać. I teraz wracając do naszego stanu zapalnego. Jakie są pierwsze sygnały ostrzegawcze, które świadczą o tym, że mamy stan zapalny chroniczny już tak naprawdę w naszym ciele? Najczęściej to są różnego rodzaju nietolerancje i alergie pokarmowe. Także jeżeli na przykład mamy alergię na mleko, czyli tutaj w grę wchodzi kazeina, laktoza albo na gluten, to takie najczęstsze nietolerancje pokarmowe, i zjemy taki produkt i nagle po zjedzeniu pojawiają nam się śluzy, zaczyna nam cieknąć katar z nosa, spływa nam po gardle, zaczynamy mieć jakieś na przykład duszności. Nie muszą to być wszystkie objawy, może to być jeden z tych objawów. Łzawią nam oczy na przykład, czy zaczynają nas boleć stawy, boleć mięśnie. To świadczy o tym, że pojawia się jakaś nietolerancja pokarmowa czy alergia, a alergia i nietolerancja równa się stan zapalny. Także kiedy organizm nasz nie jest w stanie strawić na przykład glutenu, to również traktuje go jako wroga i wysyła tam wtedy wszystko, co może sprawić, żeby tego wroga unicestwić, czyli powoduje stan zapalny w tym miejscu, tak? No więc to jest jeden z takich objawów. Czasami ludzie mówią, ale ja mam alergie pokarmowe, tak? Ja mam nietolerancje różne. No to są właśnie różne stany zapalne w ciele, które powstają po zjedzeniu pewnych produktów. Tutaj od razu dodam, że przy tych alergiach i nietolerancjach warto jest sprawdzić sobie pasożyty, dlatego że pasożyty to jest przyczyna wielu nietolerancji i alergii i tak naprawdę pasożyty same w sobie produkują bardzo dużo histaminy w ciele, a histamina też wywołuje stany zapalne i alergie różnego rodzaju. Także tutaj musimy zacząć od podstaw, szukać przyczyny jakby tych alergii, a nie leczyć same alergie. Teraz również takie sygnały ostrzegawcze, które świadczą o stanie zapalnym, to są na przykład to są również autoagresje, czyli choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, czy na przykład choroba Hashimoto, prawda? To są wszystko takie choroby, które wynikają z głębokich stanów zapalnych. Organizm błędnie interpretuje jakieś informacje w ciele i wysyła przeciwciała, które wywołują stany zapalne, do miejsca, do naszych narządów, atakuje je i tak właśnie powstaje autoagresja, tak? Więc tutaj no, są to różne takie ciężkie przypadki. O tym mówiłam kiedyś na live'ie poświęconym właśnie autoagresjom. I teraz jak sprawdzić, czy w moim ciele toczy się stan zapalny? Generalnie są dwa wskaźniki. Jest to badanie krwi, które ma nam pokazać, czy mamy jakieś zapalenie w ciele. Na przykład robi się badanie w kierunku CRP oraz OB. CRP jest to wskaźnik, który pokazuje nam ogólny stan zapalny w ciele. I tutaj jest to białko produkowane przez wątrobę. Jeżeli mamy nadmiar tego białka, wątroba to jest filtr w organizmie, czyli jeżeli mamy jakiś stan zapalny, to wątroba broni się w ten sposób, że produkuje dużą ilość tego białka i wtedy w krwi wychodzi nam podwyższone CRP, czyli podwyższona ilość tego białka. I teraz taki poziom właściwy to powinno być 0,08 do 3,1, ale nawet w niektórych laboratoriach mówi się, że nawet do 5 jednostek. Czyli jeżeli przekracza nam CRP 5 jednostek, to oznacza, że rozpoczyna się gdzieś tam stan zapalny w ciele, prawda? Drugi ten taki wskaźnik pomiaru stanu zapalnego to jest OB, odczyn biernackiego, czy opad biernackiego, który mierzy nam prędkość opadania czerwonych ciałek krwi, erytrocytów w krwi. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o normę, to powinno to być norma od 0 do 20 nanomiligramów na godzinę.
nanometrów, przepraszam, nanometrów na godzinę, bo tutaj prędkość mierzymy, prawda? Także tutaj to też warto sobie raz na jakiś czas zrobić, chociaż ostatnio to badanie już jest coraz mniej zlecane przez lekarzy, ale tak czy inaczej ono wskazuje na stan zapalny. Dobrze. Teraz tutaj również mam takich 9 oznak, które świadczą o tym, że w naszym ciele toczy się stan zapalny i chciałabym teraz Wam o tym też powiedzieć. Na przykład chroniczne zmęczenie. Chroniczne zmęczenie jest objawem długotrwałego stanu zapalnego w ciele. Ból stawów. A jeszcze może przy tym chronicznym zmęczeniu wspomnę tylko, że jest taki wirus, który zostaje u nas po przeziębieniu, po infekcji takiej przeziębieniowej. Nazywa się on Epstein-Barr wirus. U małych dzieci bardzo często wywołuje mononukleozę. I kiedy zostanie w ciele po przebytej takiej infekcji, a zostaje na lata, w zasadzie nawet do końca życia, to z biegiem czasu powoduje stany zapalne w naszym ciele, ukrywa się w limfie, także też blokuje w pewien sposób tą limfę do oczyszczania naszego ciała. I właśnie lekarze nazywają tego wirusa wirusem przewlekłego zmęczenia. Czyli jeżeli mamy tego wirusa, który został po infekcji zwykłej, to możemy mieć przewlekłe zmęczenie na resztę naszego życia. Dalej, oznaki stanu zapalnego, bóle stawów, zaburzenia trawienia. Łzawienie oczu i katar, to szczególnie przy alergiach, na przykład wziewnych, takich na pyłki na przykład. Zaczerwienienie, swędząca skóra, wydzieliny w gardle, kaszel, krwawiące dziąsła, obniżenie nastroju, jak również nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu, to o tym już mówiliśmy, prawda? Także no jest tutaj troszeczkę tych objawów, po których możemy gdzieś tam prześledzić swoje ciało i zobaczyć, czy przypadkiem u nas nie ma takiego stanu zapalnego. Bardzo ważna jest w tym wszystkim również mikrobiota jelitowa, czyli są to bakterie jelitowe, te dobre bakterie jelitowe, które sprawiają, że nasza odporność jest na stałym poziomie, że mamy ją w dobrym stanie, można powiedzieć. Mówi się, że jelita to drugi mózg, ponieważ tam znajduje się odpowiednia ilość bakterii jelitowych, które sprawiają, że to wszystko w jelitach zachodzi właściwie trawienie, przyswajanie, wydalanie tego, co jest niedobre. I tak naprawdę od mikrobioty jelitowej w dużej mierze zależy ogólna nasza odporność w ciele. I stany zapalne oczywiście. Choroby, które związane są bezpośrednio ze stanem zapalnym, to tutaj również należy wymienić zespół jelita drażliwego. Również nieswoiste zapalenie jelit, zespół Crohna, to są typowo związane z jelitami, ale również przy tych chorobach trzeba sprawdzić, czy nie ma pasożytów. Jednym z takich pasożytów najczęstszych przy chorobie Crohna jest na przykład przywra jelitowa metagonimus albo fasciolopsis buzki. Także jeżeli mamy tego typu pasożyta, będziemy mieli chorobę Crohna. Więc musimy szukać przyczyny. Łuszczyca, która dotyczy naszej skóry, łuszczące się takie płaty na skórze, czerwona skóra i swędząca również. Bardzo często pierwotną przyczyną łuszczycy są grzyby skórne typu trichofyton, epidermofyton, mikrosporum, malasezja. Są to pierwsze jakby stany zapalne, które zaczynają towarzyszyć przewlekłemu stanowi zapalnemu w łuszczycy takiej rozwiniętej. Także widzicie, można tutaj zapobiegać, jeżeli w odpowiednim momencie zdiagnozujemy się dobrze i zadziałamy właściwie, no to możemy nie doprowadzić do łuszczycy, chociaż wiele osób twierdzi, a to jest choroba genetyczna, no to ja mam to po rodzicach swoich, tak? Ale wiecie, no, genetyka to jest tylko jakiś niewielki procent tak naprawdę tego, co może uaktywnić chorobę w naszym ciele. Większość to, mówi się, są badania, które świadczą o tym, że jednak te wszystkie warunki środowiskowe bardzo wpływają na powstawanie chorób tych właśnie takich genetycznych, tak? Czyli jeżeli mamy genetykę plus jeszcze środowisko złe, no to wtedy taka choroba bardzo szybko się uaktywnia.
Atopowe zapalenie skóry, świąd wypryski, tak? To również tutaj z pasożytami jest to związane, taki pasożyt włosogłówka, który bardzo często towarzyszy atopowemu zapaleniu skóry. Reumatoidalne zapalenie stawów, RZS, już o tym mówiłam, borelioza, paciorkowiec hemolityczny, wirus Epstein-Barr i wiele, wiele innych, Shigella flexneri, to są wszystko bakterie, wirusy, które rozpoczynają RZS. Stan zapalny. I tutaj, żeby zobaczyć na przykład, czy mamy rzeczywiście RZS, bo bolą nas stawy i nie wiemy, czy to jest reumatoidalne zapalenie stawów, powinniśmy zrobić badanie w kierunku takiego czynnika RF. I jeżeli ten czynnik nam nie wychodzi w krwi, to znaczy, że nie jest to reumatoidalne zapalenie stawów, ale może być to na przykład borelioza. Bo przy boreliozie bardzo często bolą stawy, bardzo podobnie jak przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, ale czynnik RF nie wychodzi. No i tutaj nie można zrzucić na reumatyzm, tak? Więc musimy szukać innych infekcji, które gdzieś tam powodują zapalenia w stawach. Choroba Hashimoto, zapalenie tarczycy, bardzo powszechna w dzisiejszych czasach u pań, szczególnie. A jest to choroba, która bardzo często powstaje, jeżeli w ciele jest wirus, o którym już wspomniałam wcześniej, Epstein-Barr wirus. Jak się czyta badania naukowe, różne opracowania naukowe, to tam właśnie często można natknąć się na nazwę wirus Epstein-Barr, ponieważ jest to wirus, który bezpośrednio i często towarzyszy zapaleniu tarczycy. Ale nie tylko ten wirus. Może być to również borelioza, może być to wirus cytomegalii, może być to wirus brodawczaka i dużo innych pasożytów nawet, które mogą powodować zapalenie tarczycy. Także tutaj też musimy szukać przyczyny. Choroby metaboliczne i tutaj zaburzenia w pracy metabolizmu, zaburzenia lipidowe tak zwane, tak? Wszystkie te otyłości, choroby sercowo-naczyniowe, podwyższony cholesterol, tak? Podwyższony cukier, insulinooporność, to są wszystko choroby metaboliczne i one również wiążą się ze stanem zapalnym. No dobrze, moi drodzy, powiedzieliśmy bardzo dużo, dużo rzeczy o tym, jak wygląda ten stan zapalny, a teraz powiedzmy sobie, co z tym stanem zapalnym zrobić, prawda? Bo to jest w zasadzie cel naszego dzisiejszego live'a. Dieta przeciwzapalna, czyli powinniśmy sobie w takiej sytuacji, jeżeli już sprawdzimy, że mamy ten stan zapalny, albo nawet na gołe oko widać, że na przykład bolą mnie stawy, bolą mnie mięśnie, mam zapalenie w ustach, mam chorobę Hashimoto, no, w jelitach coś mi się dzieje cały czas, przelewanie, wzdęcia, biegunki zaparcia, czyli są jakieś stany zapalne, więc wtedy powinniśmy popracować nad naszą dietą. I tutaj warto jest wdrożyć taki plan żywieniowy, w którym położymy nacisk na to, żeby wprowadzać do naszej diety dużo produktów takich, które są przeciwzapalne, eliminować produkty prozapalne i ewentualnie dorzucać produkty neutralne. Jest też na przykład taki indeks prozapalności diety i w tym indeksie właśnie są wymienione różne produkty z tych trzech grup: prozapalne, przeciwzapalne i neutralne. I o tym za chwileczkę sobie właśnie powiemy. Ja tutaj może od razu wymienię różne produkty, skoro jesteśmy przy tym. Po prostu chciałabym Wam przeczytać. Wiadomo, że nie będę tutaj przedstawiać jakby gotowych przepisów, na przykład na zupę prozapalną czy na jakieś tego typu rzeczy, ale ogólnie powiem o tym, co jeść, czego nie jeść, żeby pozbyć się w ciele zapalenia. I tak, na przykład przeciwzapalne produkty, które warto stosować, to jest na przykład imbir mielony, kurkuma, olej z łososia. No tutaj dla tych, którzy jedzą ryby, prawda? No my nie polecamy jedzenia mięsa, także tutaj inne oleje będę polecać. Już od razu może o nich powiem, bo na przykład dobre oleje, które możemy tutaj wprowadzić do naszej diety, to jest olej lniany, który ma właściwy stosunek kwasów omega-3 i omega-6. Olej z wisiołka jest bardzo dobry, olej z awokado, olej rzepakowy, oliwa z oliwek.
prawda? I olej z czarnuszki. Także tutaj ważne jest, żeby w tych olejach, które stosujemy, były właściwe proporcje kwasów omega-6 do omega-3. Powinno być w zasadzie, te proporcje powinny być na takim poziomie 4 do 1, 5 do 1, czyli 4 kwasy omega-6, 1 omega-3. Jeżeli taka proporcja jest zachowana w produkcie, to ten produkt jest przeciwzapalny. Tak? No i tutaj właśnie imbir, kurkuma, korzeń imbiru, czosnek, papryczka serrano, olej lniany, acerola, olej rzepakowy, oliwa z oliwek, natka pietruszki jest też dobra, siemię lniane jest przeciwzapalne na stany zapalne błony śluzowej, żołądka, na wrzody żołądkowe, wiemy o tym, prawda? Tymianek suszony, papryczka, jalapeno, szczypiorek, bazylia, marchewka. Neutralne produkty, czyli takie ani prozapalne, ani przeciwzapalne, to jest na przykład sól, kawa, napar z rumianku, napary ziołowe generalnie, tak? Ale też nie wszystkie, bo są zioła, które są przeciwzapalne. I tutaj z racji tego, że jest to cały ogromny temat, to myślę, że zrobię taki temat w następnym miesiącu, właśnie zioła przeciwzapalne, a dzisiaj skupimy się głównie na dietce, dlatego że nie chciałabym Wam tutaj zamieszać za bardzo. Więc dzisiaj będziemy o diecie przeciwzapalnej mówić, tak? Natomiast produkty prozapalne, czyli takie, które wywołują zapalenie w naszym ciele, mają zaburzony ten stosunek kwasów omega-3 do omega-6, to do nich zalicza się następujące produkty: utwardzony olej kokosowy, utwardzony olej palmowy, generalnie olej kokosowy, olej z pestek winogron, olej słonecznikowy, cukier brązowy, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, suszone śliwki, mąka pszenna, cukier, czekolada mleczna. Nie mówimy tutaj o czekoladzie takiej, gdzie mamy na przykład 70% kakao, prawda? Mówimy o czekoladzie mlecznej. Żurawina kandyzowana, jaja kacze na przykład, czekolada gorzka, ale taka naprawdę gorzka, gdzie praktycznie 100% to jest kakao, żyto, ziemniaki pieczone, masło, chleb pszenny, chleb żytni, kardamon, jaja kurze, gotowany ryż biały, mleko, kakao z mlekiem. A to są takie różne prozapalne substancje, które mogą powodować, wzmagać stany zapalne w naszym ciele. Dobrze, teraz tak, no właśnie ten olej słonecznikowy, zobaczcie, że tutaj my używamy go w naszej kuchni bardzo często do smażenia różnych rzeczy, przygotowywania różnych potraw, a on jest wymieniony jako produkt prozapalny, czyli lepiej tutaj się przerzucić na przykład na olej rzepakowy, tak, pod warunkiem, że nie jest spryskiwany jakimś Roundupem ten rzepak przed wysuszeniem, tak, przed ścięciem go. No już teraz w Polsce raczej nie używa się Roundupu, ale jeszcze kilka lat temu właśnie w ten sposób przygotowywano rzepak do ścinania, tak, do koszenia, że właśnie wieczorem pryskano Roundupem, a rano jechał kombajn, ścinał wszystko, kosił, no i szło to do przetwórstwa. Także tak to wygląda. I teraz tak, co jeszcze z takich rzeczy ważniejszych? Tu wymieniłam nam produkty. Teraz tak, oleje omega-3 i omega-6 są niezwykle ważne, dlatego że one powodują, w zasadzie może powiem tak, że właściwy stosunek tych olejów w naszym ciele powoduje, że błony komórkowe, ściany komórkowe naszych komórek pracują albo źle, albo dobrze. I jest to związane z przepuszczalnością tych ścian komórkowych. Czyli o co chodzi? My jemy różne produkty, nasz organizm je trawi. Mamy witaminy, minerały, makro, mikroelementy, mamy glukozę, prawda, którą dostarczamy do organizmu. Każda komórka potrzebuje glukozy, żeby wyprodukować energię. Nasz mózg potrzebuje glukozy. I teraz tak, jeżeli do komórki ta glukoza nie może być dostarczona, bo komórka nie może jej przyjąć z jakichś względów. Na przykład jest insulinooporność,
nie ma receptorów, nie są uaktywnione receptory na komórce, które mają za zadanie przyjąć tą insulinę i razem z nią glukozę, albo z drugiej strony na przykład błona komórkowa jest bardzo sztywna i dlatego te receptory nie działają, albo bardzo krucha, bo ten stosunek kwasów omega-3 do omega-6 budujących nasze błony komórkowe w komórkach i ściany komórkowe jest zaburzony, no to wtedy mamy problem, dlatego że nasze komórki są niedożywione, nie mamy energii, bo komórka nie ma z czego tej energii wyprodukować, no i jesteśmy chorzy, jesteśmy zmęczeni, mamy chroniczne stany zapalne, no i tak się to kończy, prawda? Więc bardzo ważny jest ten stosunek omega-6 do omega-3. Tak jak mówiłam, 4 do 1, 4 omega-6, 1 omega-3 albo 5 omega-6, 1 omega-3, prawda? Taki stosunek powinien być. I dlatego ważne jest, żeby stosować na przykład do naszych różnych produktów. Jeśli ugotujemy kaszę, ugotujemy ryż, zrobimy sobie sałatkę, to polewamy te produkty właśnie różnymi olejami, które są dobre, czy oliwą, tak? Czyli mają ten właściwy stosunek tych kwasów tłuszczowych. No i tutaj ja od razu może przy tej okazji powiem, ja stosuję na przykład taki fajny przeciwzapalny kwas z firmy Zinzino. Uważam, że to jest olej jeden z najlepszych na rynku. Działa bardzo dobrze. Moi klienci też stosują te produkty. Także nawet w bardzo silnych stanach zapalnych one wyciągają dosyć szybko człowieka z choroby. I tutaj mamy również, mają w ofercie wegetariańskie kwasy omega-3 i omega-6. Ten stosunek jest tutaj prawidłowy. I są to oleje z alg. I tutaj na przykład mam taki olej Balance Oil z firmy Zinzino, wegański, z dodatkiem kwasu cytrynowego. I jest on o tyle przyjemny, że wiecie, te kwasy z alg są takie trochę śmierdzące rybą, tak? Natomiast ten z dodatkiem kwasu cytrynowego jest znacznie łatwiejszy do przełknięcia. Ale również w tej samej firmie mają inny wegański produkt, który jest samym omega-3, omega-6 olejem, tak? Kwasem tłuszczowym. No i tutaj właśnie inny można sobie też zamówić. Nie są najtańsze, ale uważam, że są jednymi z lepszych na rynku. Do tego wszystkiego, żeby przyswoiły się kwasy tego typu, te dobre kwasy w naszym organizmie, potrzebne są polifenole. I jeżeli stosujemy kwasy omega-3, omega-6 i stosujemy również polifenole, to przyswajanie tych kwasów w naszym organizmie wzrasta wielokrotnie. I tutaj na przykład też z tej firmy Zinzino, tutaj mam troszkę tak, pomazałam sobie to opakowanie, ale jest na przykład taki fajny produkt Xtend i to jest produkt, gdzie jest odpowiednia ilość polifenoli do tego, żeby przyswoić właśnie kwasy tłuszczowe. Także wtedy, kiedy następuje właściwa ta proporcja tych kwasów w naszym organizmie, jest kwasów omega-3, jest odpowiednia ilość, bo generalnie jest tak, że jak mamy omega-6 za dużo, omega-3 za mało, to występuje stan zapalny, tak? Więc jeżeli dostarczymy kwasy omega-3 i ten poziom między tymi kwasami się wyrówna, to wtedy mija stan zapalny. I nasze komórki zaczynają przyswajać więcej produktów, zaczynają przyswajać więcej glukozy, mają energię, mają pokarm do tego, żeby dalej funkcjonować. No i oczywiście my się od razu lepiej czujemy. I teraz, gdzie możemy znaleźć te polifenole potrzebne do przyswojenia tych kwasów tłuszczowych? Jeżeli chodzi o pokarm, o jedzenie, to mamy na przykład polifenole w dużej ilości, są na przykład w brokułach, w jarmużu, w papryce, w strączkach, bakłażan ma również polifenole, cebula, jabłka, kiwi, winogrona, pomarańcze, truskawki, czarne porzeczki, aronia, ale na pewno też i zielona herbata. Wiemy, że zawiera dużo polifenoli, tak? Więc tutaj można sobie gdzieś tam w tej diecie naprawdę fajnie pomóc i nawet jeżeli dostarczamy te kwasy tłuszczowe
do naszego organizmu zdrowe kwasy tłuszczowe, to wtedy jemy odpowiednie jeszcze warzywa i owoce z polifenolami i ta reakcja jest o wiele, wiele lepsza. Tak jest stan zapalny likwidowany o wiele, wiele szybciej. Dobrze, złe tłuszcze, tak? Czyli takie rafinowane, takie, gdzie tłuszcze, które są zaburzone jest w nich ta proporcja omega-3 do omega-6. Zazwyczaj jest tak, że mamy więcej tych omega-6, które są prozapalne. No to z takich tłuszczy na pewno utwardzony olej kokosowy, mówiliśmy, olej palmowy, olej z pestek winogron. Tutaj się powtarzam już, ale mówię o tym dlatego, że jest to ważne. Olej słonecznikowy, no i nasza margaryna. Margaryna zawiera naprawdę bardzo dużo prozapalnych substancji, także lepiej jej po prostu nie używać. Lepiej kupować masło, a najlepiej kupować oczyszczone ghee, czyli masło klarowane. No, wiadomo, jest bardzo drogie w tej chwili, bo puszeczka taka kosztuje 25 zł w dzisiejszych czasach, ale no, fakt jest taki, że jest to najlepsze masło, jeżeli chodzi o takie zdrowotne właściwości. Ale można również się suplementować. Na przykład w suplementach też można kupić takie kwasy omega-3, omega, te takie kwasy tłuszczowe, które mają likwidować stany zapalne w takich produktach jak EPA albo DHA. O, to tam jest duża ilość tych kwasów omega-3. Dobrze, i teraz moi drodzy, tak, tutaj czego unikamy, prawda? Jeszcze chciałabym powiedzieć, bo są takie produkty, które dodatkowo jeszcze wzmagają stany zapalne w naszym ciele, na przykład alkohol, na przykład używki różnego rodzaju, słodzone napoje, lody, tak? Lody, no to jest jeden wielki stan zapalny, chyba że są to sorbety bez cukru. Słodycze, suszone owoce, spożywanie inhibitorów wapnia, to też jest ważne, takich jak na przykład rabarbar, szpinak, boćwina, żurawina, używki właśnie. Tutaj to też jest ważne, bo ten wapń bierze udział w indukowaniu procesów. Znaczy, inhibitory wapnia biorą udział w powstawaniu procesów zapalnych. Jak również spożywanie takich produktów, które zawierają solaminy, tak zwane, czyli tutaj będą pomidor zielony, na przykład bakłażan, papryka, ziemniaki. To jest ważne na przykład przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, żeby nie spożywać tego typu produktów, bo od razu pojawia się zapalenie w stawach, czujemy się gorzej. No i ciekawostka taka, na przykład produkt, który indukuje stany zapalne w ciele, to są kiełki z lucerny. Jako jedyne kiełki powodują stany zapalne. Inne kiełki są ok, ale te z lucerny, one zawierają tak zwaną kanawaninę i ta kanawanina właśnie powoduje stan zapalny w ciele. Także tego się nie je przy chorych narządach. Teraz dalej. Kofeina, potrawy smażone zawierają bardzo dużą ilość tłuszczów nasyconych, także właśnie ten stosunek omega-6 do omega-3 jest tutaj bardzo zaburzony. Dobrze. I co jeszcze? Z takich ciekawostek, to jeszcze może tylko powiem, że ważne jest, żeby przy stanach zapalnych stosować również odpowiednie witaminy, na przykład witamina C, to jest jedna z tych witamin, która redukuje drastycznie stany zapalne. Na przykład, kiedy mamy jakąś sepsę w organizmie, sepsą to jest taka burza cytokinowa, to idzie taka burza stanu zapalnego, która zajmuje różne narządy w naszym ciele, to właśnie witamina C, wlewy z witaminy C są w stanie uratować takiego człowieka. Witamina E, witamina D3, znana od dawna, D3, K2, MK7 najlepiej brać tutaj razem, to najlepiej wtedy działa. Witamina A, koenzym Q10, selen, to wszystko bierze się do tego, żeby zlikwidować stan zapalny. Dobrze,
I teraz zamienniki cukru ważne też, żeby stosować, bo generalnie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o dietę przeciwzapalną, to staramy się eliminować z naszej diety cztery takie grupy produktów. Jedna to są czerwone mięso, szczególnie wołowe, wieprzowe, prawda, cielęcina, to wszystko indukuje bardzo silny stan zapalny. Tak. Więc tutaj czerwone mięso zakwasza bardzo również organizm. W zakwaszonym organizmie od razu rozwija się stan zapalny. Następnie pokarmy, które zawierają dużą ilość cukru. No i tutaj nawet owoce, które zawierają dużą ilość cukru, dlatego że fruktoza jest tym cukrem, który też powoduje stany zapalne w naszym ciele. Więc no, na przykład takie bardzo słodkie owoce nie są skazane przy stanach zapalnych, tak? Więc zamieniamy cukier, którym słodzimy codziennie herbatę, na zamienniki cukru, takie jak stevia, jak ksylitol, na przykład erytrytol. Co jeszcze? Na przykład możemy sobie miód stosować, tak? Ważne, żeby nie jeść dużą ilość cukru, bo cukier jest generalnie, dieta węglowodanowa jest bardzo, bardzo prozapalna. Dlatego teraz głęboko i szeroko mówi się o diecie niskowęglowodanowej, o diecie wegetariańskiej, o diecie takiej owocowo-warzywnej, tak, z przewagą warzyw, dlatego że ta dieta eliminuje stany zapalne. Na przykład znana jest dieta Ewy Dąbrowskiej, na którą często ludzie się wybierają na przykład na 2, na 4, na 6 tygodni i później robią sobie wyniki badań i okazuje się, że na przykład tarczyca wyzdrowiała, wątroba wyzdrowiała, spadły aspaty, alaty w tarczycy, choroba Hashimoto zniknęła, tak? I to wszystko, cholesterol spadł, tak? I to wszystko jest w wyniku właściwej diety przeciwzapalnej, warzywno-owocowej z niską zawartością cukru, niskowęglowodanowa. Generalnie cukier indukuje stany zapalne. Dobrze, co jeszcze z takich rzeczy? Pijemy też dużo płynów. Dobrze jest pić 8-10 szklanek ciepłej wody dziennie, bo musimy wypłukiwać toksyny z ciała, tak? Więc to jest ważne. W tej diecie przeciwzapalnej trzecią grupą produktów, na którą musimy zwrócić uwagę, to są produkty mleczne, to jest nabiał. Szczególnie u osób, które mają nietolerancję laktozy, nietolerancję kazeiny, no to tamten stan zapalny rozwija się cały czas po zjedzeniu właśnie nabiału. Więc mamy nos zatkany, od razu ścieka nam z nosa po gardle, boli nas głowa i tak dalej, prawda? Więc tutaj unikamy takich produktów jak sery, żółte sery szczególnie. Białe sery. Lepszy już jest ser kozi, na przykład, on już mniej wywołuje tych stanów zapalnych. Mleko, szczególnie mleko takie UHT, no to jest bardzo silnie prozapalne. Bardziej przechodzimy tutaj na produkty takie jak na przykład jogurty kokosowe, mleko migdałowe, kokosowe, sojowe, mleko owsiane, po prostu zastępniki różne stosujemy, tak? Jeżeli chodzi o serki, może być to na przykład serek tofu, także tego typu różne rzeczy, tak? I czwarta grupa produktów, która jest ważna przy diecie przeciwzapalnej, to są produkty, które zawierają gluten, dlatego że gluten sam w sobie jest w ogóle takim bardzo prozapalnym białkiem i on u osób, które mają na przykład reumatoidalne zapalenie stawu czy Hashimoto, no, od razu wywołuje pogłębiony stan zapalny. Także tutaj no, musimy na czas leczenia odstawić właśnie te wszystkie chleby, szczególnie białe bułki, białe chleby. Można przeskoczyć na pieczywo żytnie, aczkolwiek tak no, trochę tam tego glutenu jest. Także najlepiej to po prostu w ogóle przejść na różne kasze, tylko nie pszeniczne kasze. Na przykład kasza gryczana może być komosa ryżowa, może być ryż. I do tego dodawać właśnie oleje różnego rodzaju, tego typu, o których mówiliśmy wcześniej. I
wtedy likwidujemy ten stan zapalny, tak? Także gluten do odstawienia przy silnych stanach zapalnych. Dobrze, no i co jeszcze? Stosujemy też te przyprawy, o których mówiłam. Przyprawy typu imbir, bazylia, oregano, tymianek, rozmaryn. Także to są wszystko rzeczy, które możemy dodawać do naszego pożywienia i możemy dzięki temu likwidować zapalenie. Ok, i jeszcze na koniec muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: bez fast foodów. Fast foody to jest jedna wielka prozapalna burza cytokinowa, można powiedzieć, dlatego że one indukują bardzo silne stany zapalne. To są produkty przygotowywane najczęściej właśnie w takich olejach, które są prozapalne, więc jak je jemy, to mamy od razu złe samopoczucie. Aczkolwiek no, przywiązanie do jedzenia hamburgerów czy na przykład frytek w takich miejscach, no jest. Jest, prawda? Ale musimy być świadomi tego, że będziemy się po tym niedługo źle czuli, że będziemy indukować stany zapalne i że może pojawić się z biegiem czasu jakaś choroba. Także fast foody naprawdę to jest wylęgarnia stanów zapalnych. Dobrze, moi drodzy, to tak w skrócie tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. Można by tu mówić bardzo, bardzo dużo, ale czas nam się kończy. Odpowiem teraz na Wasze pytania. Jeżeli macie tutaj jakieś pytania swoje, także zobaczę, co tutaj się dzieje. Dobrze, widzę, że tutaj była dyskusja o oleju kokosowym, tak? No tutaj mówimy o oleju kokosowym pod kątem stanów zapalnych. Wiadomo, że jest to olej, który ma jeżeli chodzi o smażenie, no to on się nadaje do smażenia. Lepiej tutaj w smażeniu wychodzi już na przykład olej słonecznikowy czy nawet rzepakowy, ale jeżeli chodzi o stany zapalne w ciele i mamy na przykład jakąś chorobę autoagresji albo jakieś zapalenie stawów czy inne zapalenia, to lepiej go w dużej ilości nie używać. Dobrze, czy jest jakaś literatura, gdzie szukać info? Pani Bogusia pyta. No jest, Pani Bogusiu, dużo jest tej literatury. Ja w domu mam co najmniej kilka czy kilkanaście nawet książek na temat stanów zapalnych, na temat diet różnego rodzaju, które można stosować. No po prostu trzeba, nie ma zbyt dużo informacji dla wegetarian i wegan. Także tutaj trzeba naprawdę pogrzebać, poszukać, ale jest trochę tej literatury. No teraz już ludzie zauważają, że dieta przeciwzapalna, o, coś mi tutaj miga, nie łączy. Tak, już jesteśmy na wizji, coś mi tutaj widzę, nie łączyło za dobrze. Także trzeba poszukać, pogrzebać i jest trochę tej literatury diety z niskim, niskowęglowodanowe, prawda? Wegetariańskie, wegańskie, także tutaj polecam. Tylko do tych diet trzeba zawsze dodawać rozgrzewające potrawy, bo to są diety generalnie takie trochę wychładzające, więc trzeba podgrzać te potrawy przyprawami konkretnymi, rozgrzewającymi. Ok, dobrze. No i widzę, że tutaj tyle, tak? Czy chyba, że coś jeszcze? Pani Ania Tomczak mówi, że masło klarowane ogólnie. Masło jest śluzotwórcze. No tak, chociaż no tutaj klarowane najmniej śluzotwórcze, bardziej to takie, które kupujemy gdzieś tam, prawda, jakąś kostkę taką masłową, nie? To jest bardziej, no ale tak rzeczywiście, bo jest to. No, pochodzi to od z nabiału, prawda? Także to, no, tak to wygląda. Dobrze. Dobra, tak. Tutaj widzę. Okej. Pani Ania, obemam w normie, a biorezonans ujawnił kilka patogenów. Tak, Pani Aniu, może tak być. Dlaczego? Dlatego, że czasami jest taka sytuacja, że stan zapalny w ciele jest tak długo, że organizm przestaje już reagować. Nasz układ odpornościowy, czy limfa,
po prostu przestaje wytwarzać limfocyty, które świadczą o stanie zapalnym. Jak gdyby przyzwyczaja się do tego stanu zapalnego, jeżeli taka sytuacja jest właśnie przy przewlekłych stanach zapalnych. Bo kiedy na początku pojawia się stan zapalny, to organizm reaguje bardzo dużą ilością limfocytów. Widzimy to wszystko w krwi, prawda? Mamy zmiany w krwi, no i wtedy mówimy, o, jest jakiś stan zapalny. Ale jeżeli jest już przewlekły stan, to organizm tak jakby trochę przyzwyczaja się do tego zapalenia. I wtedy rzeczywiście jest tak, że może być stan zapalny, przy boreliozie często tak jest, ale na przykład OB i CRP mamy w normie. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma tych stanów zapalnych w ciele, prawda? Także to zależy, na jakim etapie robimy badania. Dobrze. O, pani Ania mówi, że dzisiaj kupiła oliwę z dużą ilością polifenoli. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na przykład ja też używam do sałatek taki olej z awokado. Bardzo fajny jest też do polewania. Awokado w ogóle jest takim owocem, które zawiera bardzo dużo tych kwasów omega-3. Ale też na przykład polecam Wam, jest taki olej bardzo prozdrowotny z firmy Wyszyńscy. Tutaj zbilansowane kwasy tłuszczowe, o coś takiego, prawda, z firmy Wyszyńscy. No i tutaj on nie jest już tak niedobry jak te oleje z alg, ale też naprawdę bardzo fajnie tutaj działa i też można sobie pomóc w tych stanach zapalnych. Także zobaczmy, co jeszcze. O, dobrze. Od niedawna pani Ania korzysta z biorezonansu. Super, pani Aniu, gratuluję. Biorezonans naprawdę pomaga nam w znalezieniu wielu stanów zapalnych w ciele, nawet jak w zwykłych badaniach nie wychodzi. Dobrze, witam wszystkich, fajnie. No widzę, że na wszystkie pytania odpowiedziałam, jeszcze przejdę do końca. Dobrze, fajnie. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że troszkę informacji dzisiaj było. Także dziękuję. Spotykamy się w następnym miesiącu. Na stronie tutaj będą podane nasze tematy, więc ja, Piotr i Iza będziemy tutaj prowadzić dla Was te zdrowotne live'y, także będziemy dzielić się naszym doświadczeniem. Więc bądźcie z nami, zaglądajcie do nas, no i trzymajcie się zdrowo. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia następnym razem.